Uniwersum Wiedźmina otrzymaliśmy już niemal wszystko. Książki, gry, komiksy, anime, skiny do Fortnite'a i tą abominację Netflixową. Ale co gdyby za produkcję filmu z uniwersum Andrzeja Sapkowskiego zabrał się Disney Pixar? Ja jestem Jaro i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Idąc za ciosem w zabawę trendem tworzenia plakatów Disneya za pomocą sztucznej inteligencji i kierując się waszym głosem, postanowiłem zrobić również disneyowski plakat Wiedźmina. Wcześniej stworzyłem już plakat Cyberpunka, jest to jeden z nowszych filmów, więc bez problemu znajdziecie go na moim kanale. I już wtedy mówiłem, że było ciężko, ale to teraz było jeszcze ciężej. Głównym założeniem było stworzyć plakat w stylu Pixara z wieloma postaciami, ale żeby nie było ich też zbyt dużo, jak na większości plakatów Marvela. Chociaż jak już jesteśmy w temacie Marvela, to zdradzę wam, że spróbowałem również odtworzyć główny plakat z Avengers Endgame z postaciami z Wiedźmina i wydaje mi się, że wyszło mi naprawdę fajnie, ale od początku. Chciałem, aby tematyką i osią czasową był Dziki Gon i postacie z trzeciej części gry Redów. Na pierwszy ogień poszedł oczywiście Geralt, bo chociaż to Ciri jest głównym zapalnikiem całej historii, tak tytuł Wiedźmin nie miałby sensu bez Geralta. Na początku wychodził zbyt podobny do tego z gry i raczej nie był to styl Disneya i Pixara, ale całe szczęście później było już coraz lepiej, no może z małymi wyjątkami. Oh my god, bro. Ale finalnie najbardziej spodobał mi się ten Geralt i nawet miałem na niego pomysł na plakacie, więc przeszedłem od razu do drugiej głównej bohaterki, czyli Ciri. Byłoby ją bardzo trudno opisać, gdybym musiał posługiwać się samymi cechami charakterystycznymi, ale ku mojemu zaskoczeniu Bing załapał, że Ciri jest z Wiedźmina, jednocześnie nie będąc samym Wiedźminem Geraltem, bo w każdym innym przypadku, gdy pisałem na przykład Yennefer from The Witcher, Bing dawał mi po prostu Geralta, bo priorytetem było dla niego słowo Witcher. Tu praktycznie nie było niepasujących wersji, może poza tą jedną z alternatywnej rzeczywistości, gdzie Ciri za długo przebywała na słońcu. Bardzo długo nie mogłem się zdecydować pomiędzy kilkoma propozycjami, finalnie na plakacie znalazła się ta, musiałem tylko jej podmienić ten miecz, bo trzymała go za ostrze, co wyglądało dość dziwnie, ale tym zająłem się już w Photoshopie. Yennefer robiłem chyba najdłużej, bo dosłownie każda z grafik stworzona przez sztuczną inteligencję była świetna i bardzo pasowała do tej czarodziejki, więc wybór był naprawdę trudny, ale z większością z nich był taki problem, że nijak nie dało się ich wpasować w plakat, bo albo grafika przedstawiała samo po piersie, albo były ze złej perspektywy, więc najbardziej pasowała ta. Jeszcze miała taki fajny kostur z fioletowym płomieniem, o który zresztą prosiłem Binga w komendzie. Z Triss też było kilka problemów, bo za żadne skarby Bing nie chciał załapać, kim jest Triss, więc musiałem kierować się cechami charakterystycznymi, a i te nie zawsze brał pod uwagę. Najpierw jej suknia wychodziła zbyt jasna, próbowałem też zrobić, aby była bardziej lorowa, to znaczy zakryta po szyję, ale niestety słabo to wyszło. W wielu przypadkach grafika pasowała bardziej do jakiejś losowej księżniczki Disneya niż do faktycznie Marigold, ale akurat po kilkukrotnej podmianie komendy i fajnie załapała płomień, i suknia też była niczego sobie, kasztanowe włosy też pasowały, więc mogłem odetchnąć z ulgą. No i czas na postać, o którą bałem się chyba najbardziej, a która okazała się najbardziej wdzięczna ze wszystkich. Jaskier i z opisów lorowych i z designu w grze jest dość specyficzny i bałem się, że jak zacznę podawać Bingowi jakieś opisy, to model za żadne skarby nie będzie w stanie wygenerować mi czegoś, co mam akurat w głowie. I jakież było moje zdziwienie, kiedy już za pierwszym promptem zobaczyłem perfekcyjnego Jaskra. Ba, łącznie na 30 grafik, 30 było po prostu świetnych i który nie znalazłby się na plakacie, to i tak wyglądałby genialnie. Biłem się z myślami, którego wybrać, bo jeden miał fajniejszą fryzurę, inny trochę fajniejszy strój, inny lepszą lutnię, ale końcowo postawiłem na tego, bo moim zdaniem idealnie oddawał poetycki i taki rozmarzony klimat Barda i pasował mi perspektywą, więc byłem mega z niego zadowolony. Trochę mniej zadowolony byłem z Eredina, bo model AI za nic nie mógł ogarnąć, o co mi chodzi, kiedy pisałem, że chcę męską postać elfa w ciężkiej czarnej rycerskiej zbroi, w długich, prostych, czarnych włosach i hełmie z czarną koroną i maską przypominającą czaszkę. Może faktycznie było to trochę pogmatwane i skomplikowane, później odpuściłem już ten hełm i zostałem przy samej czarnej koronie i masce w kształcie trupiej czaszki, ale dostawałem kompletne gnioty jak te tutaj, które widzicie teraz na ekranie. Po wielu, ale to naprawdę wielu próbach i zmianach komendy wreszcie coś ruszyło. Efekt finalny na pewno nie jest Eredinem odwzorowanym 1:1 do wyglądu Eredina z Wiedźmina III, ale jakiś tam duch mrocznego elfa, jego demonicznego gonu został zachowany, więc mam nadzieję, że efekt finalny wam się spodoba. Próbowałem dodać też Vesemira, ale albo dostawałem po prostu kolejnego Geralta, albo postać w ogóle nie była podobna do mistrza szkoły Wilka. Ilekroć bym nie próbował dobrze opisać jego wąsa, że jest on opuszczony w dół albo w kształcie podkowy, to i tak zawsze dostawałem coś takiego, później już
zrezygnowałem i postanowiłem w ogóle, że ostatnią postacią na głównym plakacie będzie Zoltan. On też wymagał kilku szlifów w komendzie, najpierw dostawałem jakichś rokowych bojowych krasnoludów, więc postanowiłem dodać mu jeszcze coś charakterystycznego, co fani uniwersum na pewno skojarzą z Zoltanem. Dlatego też na jego ramieniu wylądowała zielona papuga. Fryzura też jakimś cudem wyszła prawie idealna, więc postacie z głównego plakatu miałem już zamknięte. Po wstępnym rozmieszczeniu placeholderów pododawałem wszystkie postacie w wyznaczone miejsca, pobawiłem się kolorkami, wygenerowałem jeszcze jakieś mroczne tło fantazy. Chciałem, żeby był na nim zarówno jakiś las, ale i księżyc, żeby móc przy nim dać dziki gon, który oczywiście według legend przemierza nocne niebo w każdą pełnię. Po dodaniu jakichś efektów w stylu blasku przy płomieniach czarodziejek, poświat przy dzikim gonie i wszechobecnej mgły, główny plakat był gotowy. Przed wami plakat Wiedźmina w stylu Disney Pixar. Uważam, że efekt finalny jest naprawdę bardzo fajny i cieszę się, że wyszło to aż tak dobrze. Nie chciałem dawać tu zbyt dużo postaci. Starałem się, aby na tej wersji plakatu znalazły się te główne postacie z głównego wątku. No i co, mam nadzieję, że wam te grafiki podobają się tak samo jak mi. Tak jak mówiłem na początku, spróbowałem też odwzorować główny plakat z filmu Avengers Endgame, który zapewne wszyscy dobrze znają. Tu musiałem dogenerować kilka postaci, aby każde miejsce na moim plakacie odpowiadało miejscu na plakacie Marvela. Zrobiłem jeszcze Rosha, Dixray, Talara. W przypadku tego pierwszego zależało mi najbardziej, by miał swój charakterystyczny niebieski strój i ciemny turban na głowie, czy jakkolwiek to się nazywa. U Dixtry skupiłem się na złotej koszuli z niebieskimi rękawami i monecie w ręce nawiązującej do szukania jego skarbu w grze. No i Talar, który jest konspirowany jako szewc i jest jak stonka. Siedzę cicho, nie rzucam się w oczy i wpieralam kartofle. Dodałem też jednego z wygenerowanych wcześniej Wesemirów, bo choć jakoś bardzo mi nie pasował do wojownika z gry, tak idealnie pasował mi do postaci Marvela, znajdującej się na plakacie w tym samym miejscu, na którym przewidziałem miejsce dla Wesemira na mojej grafice. Mam nadzieję, że to ma sens, zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Dlatego nie przedłużając, oto plakat Wiedźmina w stylu Disneya w wersji Avengers Endgame. Teraz już pewnie to widzicie, jakoś tak fajnie wpasował mi się Wesemir w miejsce Tonego Starka, bo również poświęcił się w kulminacyjnym momencie dla dobra świata i swoich najbliższych. Starałem się, aby postać żeńska była w miejscu postaci żeńskiej, ale wiadomo, nie w każdym przypadku udało się to zrobić, na przykład Ciri w miejscu Thora, ale i tak uważam, że wyszło mega dobrze i sam nie wiem, który plakat podoba mi się bardziej. Pierwszy ma bardziej klimat gry, drugi znowu może być trochę bardziej spójny pod względem kolorystycznym i taki bardziej żywy. Ocenę pozostawiam wam w komentarzach, dajcie znać, co sądzicie o tych dwóch plakatach. Mam jeszcze pomysł na jeden odcinek, mianowicie podobny do tego też z Wiedźmina, tylko aby tematyką były dodatki Serca z Kamienia oraz Krew i Wino. Napiszcie proszę w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć również taki odcinek, a w tym filmie byłoby to już wszystko. Jeśli spodobał wam się ten materiał, nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji, bo chciałbym może na początku przyszłego roku wbić i nawet te 5000 subskrypcji, a ja już się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!